Dobra, czad. Słuchajcie. Co myślicie o Patchu z Diablo 4? Ja, ja nie widziałem go jeszcze całego, ale widziałem już na YouTubie miniaturki. Na przykład można sobie zobaczyć miniaturę u e, Mister Lamy, no nie? Zobaczmy. Nie jest chyba dobrze. Patch notes Season of Nerves. I miniatura wydubywania sobie oczu. <grym> Ja Wam powiem tak. Prawda jest taka, że zdania na temat Diablo 4 były podzielone. Jedni mówili, że Diablo 4 jest giga dobre, a drudzy mówili, że Diablo 2 jest mega złe. I Blizzard, wychodząc naprzeciw tej najbardziej głośnej grupie, chciał udowodnić, że nie mają racji. Przez to wprowadził patcha, które Diablo 4 pogrążyło całkowicie. Zobaczmy sobie film Piotra Maciejczaka na ten temat. Piotr Maciejczak. Bo mógłbym również sam przeglądać te patchnousy, ale z tego co widziałem, u Piotra jest chyba giga dobra. Polewa z tych patchnousów. I sprawdźmy, jak to wygląda. Hej, dziś w Diablo 4 wyszedł, patrzy. I... Hej, Piotrek, jest patch znany ludologu. Już. Oj, czat, tutaj jest chyba giga mocno. Sezon, podaj liczbę, naprawi wszystko. Widzowie, ja Wam mówię, jest za mało skinów jeszcze kupionych. Pamiętajcie, że to jest gra-usługa i dzięki waszemu wsparciu tę grę będą rozwijać. Najprawdopodobniej zostało kupionych za mało skinów, żeby gra była dobra w pierwszym sezonie. Sezonowy, przygotowujący nas do sezonu, który zaczyna się... Piotrek, widzicie wąsa, tak jak ja zapuszcza, bo... Po... Piotrek, wiesz, żeby być potężnym ludologiem, trzeba mieć ...20 wąsa. lipca, a dzisiaj przyjrzymy się szybko, co otrzyma... Powiedzcie mi, czy tutaj są podane wszystkie y, dżemy nowe i wszystkie nowe uniki? Bo ja już widziałem ten jeden nowy unik i powiem wam tak, bez hejtu, ten nowy unik Oculus brzmi mega ciekawie, bo on ma taką umiejętność, że dostajesz tam plus 10 do teleportu, i nagle na spacji masz teleport w randomowe miejsce, ale za każdym razem, gdy zaatakujesz, to redukujesz tego cooldown. I pierwsze co mi wpadło do głowy: czy nie dałoby się tak zrobić, że teleport by był uznawany za atak, i nagle twój gameplay by polegał na tym, że klikasz w spację, atakujesz 6 mobów. I ściąga ci się cooldown o 4 sekundy i za sekundę to znowu możesz kliknąć. Przecież to twój gameplay to jest spamowanie spacji jako randomowego teleportu. W PoE już bym szukał czegoś takiego, żeby yy, to w taki sposób wykorzystać. Prawdopodobnie w Diablo 4 to musi być direct a i bonus teleportu się nie będzie liczył, nie? No dobra, oglądajmy. 35 minut kontentu, oj. Trzymaliśmy w tym Oni znowu ty... Dobra, przepraszam, to raz podałem PoE... Raz w trakcie całego filmu postaram się podać tylko przykład yy, Diablo 2, ok? I będziemy kwita. Raz, widzowie, raz. Czu, posegreguję to, będziecie mogli sobie poskrolować w filmie na aspekty, które was interesują. Na zakończenie też dodam moje krótkie przemyślenia o zmianach. Zmiany. Zacznijmy od przedmiotów. Mamy sześć nowych unikatów. Jest jeden generalny, czyli dostępny dla każdej klasy. I... Sześć nowych unikatów. Ja tylko przypomnę, widzowie, tylko przypomnę, ile mamy unikalnych przedmiotów w Diablo 2. Uwaga, 539. To dostaliśmy 6, słuchajcie, dostaliśmy 6. Dobra. 5 klasowych, czyli po jednym dla każdej klasy. Jeśli chodzi o ten, dostępny dla wszystkich, będzie to Uber Unik, czyli rzadki unik, tak rzadki, że prawdopodobnie nikt. I poczekajcie, to my teraz w Diablo 4 mamy zwykłe przedmioty, rzadkie, tak, potem mamy sakredy, ancestrale, legendarne, uniki ans i teraz dochodzą jeszcze ubery, tak, teraz będą uber przedmioty, czyli itemizacja jest naprawiana za pomocą takiego plasterka i dodajemy kolejny, co w drugim sezonie, zapamiętajcie moje słowa, dostaniemy kolejny warsteer. I kolejny World Tier będzie się wiązał z nowymi afiksami I te afiksy to będzie zwiększenie kolejne power creepa każdego przedmiotu o 20% Które wydłuży endgame w grze średnio 2 godziny Ale wydłuży Słuchajcie, zawsze będzie trochę lepiej Najgorsze jest to, że Blizzard w tym momencie zaczyna w Diablo 4 tworzyć najgorszymi rozwiązaniami Diablo 3, które zabiły Diablo 3 bo te prejmale, ensienty, ancestrale, jak to się nazywało, to zabiło Diablo 3. To totalnie zabiło Diablo 3. I to jest na samym początku już wstawiane przy Diablo 4. Wyobraźcie sobie, jak oni tam bardzo muszą być bez pomysłu, żeby takie rozwiązania stosować. I okej, okay. i ktoś może powiedzieć, że o, dobra, tak, jesteś taki mądry, wymyśl coś lepszego. Jasne, korapty. Wymyślcie mi system z hack'n'slasha inny niż korapty, który bardziej przedłuża ci żywotność gatunku. Nie wiecie czym są korapty? Zagrajcie w PoE, zagrajcie w Diablo 2 albo w PD2. Wykorzystałem moją liczbę porównań do Diablo i do PoE, czyli do najlepszych gier z gatunku na tą minutę filmu. Lecimy dalej. Z nas go nigdy nie zdobędzie. Efekt natomiast jest całkiem spoko, że możemy zyskać efekt jakiejś Efekt Szrajna po zabiciu elity. Przecież to jest item z Diablo 3. Kapliczki raz na e, pół minuty i to będzie trwać 10 do 20 sekund. Więc powiem szczerze, e, brzmi bardzo słabo, jeśli rolnie się jakaś e, minimalna ilość, czyli 10 sekund. Brzmi na całkiem silny przedmiot do clear'a, Jeśli chodzi o barbarzyńcy. Od... Biorąc pod uwagę, że kapliczki w Diablo 4 to są takie. Yy, takie gwiazdki, jak z gdzie bierzesz i nagle wszystko niszczysz, to brzmi mega, mega silnie ten przedmiot. Mieliśmy... Azura, w... przedmiot z D2, nawet nie wiem, czy on się przypadkiem w D1 nie pojawił. Miecz, który może być interesujący, może ktoś znajdzie dla niego zastosowanie, zależy, czy trzeba byłoby Twoje korskile le mają 20% szansy na zamrożenie przeciwników na 3 sekundy i zadajesz... 075 do 1.5 cold damage a. to jest yy, poczekajcie bo nie rozumiem pytanie czy to jest finalny modifier twoich skili, czy nie ale biorąc pod uwagę fakt że Barbarzyńca nie ma nic z lodem no nie wiem jeżeli ale to jest w ogóle na Lucky hicie. czyli na Lucky hicie, gdy zadasz Lucky hita twoje główne skille kory to są lewe czy prawe prawe chyba nie spendery Mam 20% szans na zamrożenie przeciwników i zadanie 0.75-1.5 do 1, Cold Damage. Wydaje mi się, że to jest finalny modifier twojego damage'a, przez co item jest silny, ale nie wiemy, jaki to jest modifier. ...by się przyjrzeć, jak mocno można zeskalować obrażenia, które mamy tu podane na 820 item power, czyli od 3 koła do 6700. Jeśli chodzi o flash rendera na druidzie, no to tutaj... Też z Diablo 2 item. Debiliating roar. Debiliating to nie tam w firmie mają, nie? Tylko z Polski. Debiliating. <laughs> to grach się gra, to dostajesz Debilitating roar, bo robisz się debila. And Bloodhell deals 0.5 damage to nearby poisoned enemies. Czyli jak ktoś wokół jest spoisonowany, to by był mega fajny przedmiot do Diablo 2. Bo to byłby aktyw, który mógłbyś używać po rabisie. Brzmi fajnie, do Diablo 2. Chciałem taki przedmiot zobaczyć. Tutaj będziemy musieli po prostu poczekać na zobaczenie cyferek na maksymal. Ale właśnie, jaki damage? Przecież ten patch wychodzi jutro, a nie o wiadomo o co chodzi. powerach, żeby zobaczyć czy, czy w ogóle jest o czym mówić. Nekromanta natomiast otrzymał unikatową tarczę, co Lille's jest World ciekawe, też bo to D2. jest pierwszy jak na, jak na razie unikatowy offhand w grze. Lucky hit pozwala, by w trakcie aktywnego bone Storma atakowanie przeciwników poza miał. Szansę zespałować bone Storm tam, gdzie przeciwnik się znajduje. Wygląda na Też interesujący. Zakładam, że to, czy będziemy chcieli to na Necromancie grać, zależy nadal. najzwyczajniej. Z nadal to zależy od cyferek, nie? Daj, Piotrek weź rutina skarmił bo jakiś niewyraźny jest. I w sieci od tego, jakie będzie miał statystyki dodatkowe. Ich na razie nie widzieliśmy na żadnym z no. tych przedmiotów swoją drogą, więc cię... Nie, efekty fajne, mi się podobają te Szko efekty. jest je w pełni ocenić. Musimy poczekać na wszystkie informacje, by mieć pewność, czy. To jest tak, że efekty są fajne. Pytanie, czy będziesz, będzie będzie miało sens stosowanie ich w girze yy, ze względu na cyferki, jakie to będzie generowało. Chcemy, któryś z nich. Jak na razie, gra nie ma w ogóle balansu. Jeśli chodzi o roga, mamy łuk. Ten trading shot ma szansę na wystrzelenie specjalnej strzały, która odbija się od ścian i elementów otoczenia. A Też jeśli trafi wie. przeciwników jakby potem w plecy, to sprawia, że będą mieli na sobie efekt Vulnerable. Bardzo jest to całkiem fajne. fajne, bo... Tylko łuk e, chyba był strasznie do dupy, nie? Na e, To Sprawia, w... że po prostu Rogue e, no, daje dodatkowy sposób nakładania Vulnerable, który jest najpotężniejszą w grze mechaniką przemnażania obrażeń. Vulnerable, wulne, wul, nie powszechnie uważany za najgorszą klasę w grze otrzymuje <noise> najgorszy unikat. W grze, tak więc e, dziękuję Blizzard za e, <laughs> zadbanie o nas e, czarodziejów i czarodziejki, e, żebyśmy... No, jest Boxer Giga Nostalgia, kupuj do 4. E, jakieś gówno, tak więc... Gain the effect of teleport enchantment for free, ok, czyli dostajesz tak jakby bonus slota, nie pamiętam co robi uh, teleport w tamtym slocie. When you evade using teleport enchantment. Noel. Y otrzymujemy darmowy teleport Enchantment, który sprawia, Because że mamy nasze. jakby przeskok na so nasze się zamiast w normalny sposób, taki odskok. Zamiast tego używamy teleport. Tylko uwaga, uwaga. Teleport działa w taki sposób, że teleportuje nas w losowym kierunku. Nie wyobrażam sobie poświęcać normalnej, fajnie wyrolowanej broni z dobrym legendarnym aspektem na coś takiego, co prawdopodobnie nie wiem, wyobrażam prawda? sobie, że chcę cofnąć, nie wiem, pójść do przodu, a to mnie teleportuje za plecy. No, brzmi fatalnie. Oculus brzmi jak, nie wiem, może najgorszy unikat w grze. Dziękuję nie. pan Blizzard. Mamy też 7 legendarnych aspektów. Dwa aspekty będą dostępne dla każdego. Audacity. When there are at least 5 close enemies, stun them for 2 or 4 seconds. This can... Co? Tego, Audacity i Craven. Audacity, jeśli mamy 5 przeciwników obok, stunuje ich na parę sekund. Może do, to do się dupry. wydarzyć tylko raz na 20 sekund. Szczerze, nie brzmi to zbyt silnie. Do dupy, chyba że są jakieś buildy, które są mocno oparte na crowd kontrolu. totalnie do dupy imą nie wygląda to zbyt dobrze. Też nie ma zastosowania w wypadku walki z bossami żadnego albo z jakąś jedną bardziej tankową elitą, to po prostu się wtedy marnuje. Nie jestem fanem tego aspektu. Kolejny. Craven, zdobywasz movement speed kiedy odbiegasz od spowolnionych lub... To brzmi enemies. dobrze. Pytanie Również... co jest rozumiane przez odbieganie, no nie? Bo te mobility aspekty na czarodziejkę chyba nie są jakieś takie giga dobre. Jeżeli to by ci dało teoretycznie... Możliwość biegania 20% szybciej? To by chyba było spoko, Wydaje mi się, że to jest mobility aspekt, raczej, którego nikt nie będzie za bardzo używał. Nie wiem, jest Idziemy dalej. Barbarzyńca. Ancestral Charge. szarża powoduje, że przywołujemy czterech starożytnych, którzy szarżują razem z nami i zadają jakiś tam, jakąś tam ilość obrażeń. Do... Fajna ten... fajny aspekt. Zobaczymy. Coś, co jednak na pewno... A wy widzicie, że tutaj wszystko zadaje damage? Będzie dobre, to legendarka druida, sprawiająca, że Poison Creeper, jeśli go użyjemy, również będzie wokół nas kastował skill Landslide oraz sprawiał, że Earth Skile, skile ziemi, będą zadawać dużo więcej obrażeń przeciwnikom. O, to brzmi mega spoko. To brzmi jak synergia, której brakuje w tej grze, nie? pod wpływem trucizny. Już w tej chwili masa druidów korzysta z Poison Creepera, żeby dostać jakby bonus do obrażeń z Envenoma. Tak więc wydaje mi się, że ten ofensywny aspekt druida no. jak najbardziej będzie grany. wszystko co ma jakąś synergię z czymś czego do tej pory używałeś no będzie tak dobre. Tak się mi przynajmniej wydaje. Nowa legendarka nekromanty też wydaje się całkiem ciekawa. Bloodlance będzie konsumowała krwawe orby na podłodze, żeby E, tworzyć z nich kolejne lance i te lance będą zadawać e, część normalnych obrażeń i priorytetować atakując przeciwników, którzy jeszcze lancy nie zostali O, fajne, tak jakby bonus shot na lance. E, Na papierze, wygląda ciekawie. Łotrzyk z aspektem dotyku zarazy. Co trzecie użycie rany tej jest nasycone trucizną o mocy równej 100% do 150% mocy standardowej. Wydaje się bardzo silne, z tego co rozmawiałem z kolegami łotrzykami. Tak więc spoko. Jeśli chodzi o czarodziejkę z kolei, to coś dostaliśmy bardzo takiego specyficznego, dotyczącego typowo ściany ognia, mianowicie aspekt palących symboli. Po wydaniu jakiejś ilości many, tutaj jest duży rozrzut od 100 do 200, więc będziemy bardzo chancić na ten tańszy. Rzucenie następnej ściany ognia będzie darmowe i zniszczy nadchodzące niewielkie pociski. Wydaje mi się, że już jest coś takiego na czarodziejkę, chyba w Chain Lightning, nie? Wiadomo, że nie niszczy pocisków, ale też, że co ileś wydanych punktów many, kolejny jest darmowy, chyba to jest Enchantment na Chain Lightning. Że to brzmi bardzo dobrze mówiąc szczerze. Jeśli chodzi o buildy pod Firewalla, to one są dosyć nieintuicyjne do budowy. Kriparian nagrał pod nie parę poradników, więc jakby ktoś chciał tym buildem zacząć, to wydaje mi się, że to będzie całkiem fajny aspekt i u Krypariana swój buildzik będzie można zobaczyć. A teraz zmiany rozgrywki. Odblokowanie ołtarza Lilith ma teraz zastosowanie do całego konta. Super. Odkrywanie mapy ma teraz zastosowanie dla całego konta. Jezu wreszcie. Super, szepty nie będą już nagradzane pyłem pieczęci. No, wait, czemu w sumie? Nie rozumiem czemu, ale okej. Okay. Natomiast te pierwsze dwie zmiany super, nie? Jakby to jest bez sensu, żeby to... Z dyspił pieczęci, to są to odłamki do tej kadalic? To jest... ...krywać za każdym razem. To jest fajne za pierwszym razem, za każdym... A nie, dobra, to jest do kraftowania sigili. Kolejnym to już jest po prostu pierdliwe. Znacząco poprawiono ogólną jakość łupów w milczących skrzyniach. Co to są milczące skrzynie? Co to są z drzewa szeptów czy to są z Super, bo lubię zawsze nosić ze sobą tam po 10 kluczy, ale yy, generalnie one ha, nigdy dobra, nic nie. No dobra, to są te skrzynie, co się za odłamki kupuje, klucze no, do nich. Zobaczymy, co to znaczy, że znacznie poprawiono. Mam nadzieję, że serio znacznie. Wydłużono czas działania mocy. Opuść podziemia. Szczerze mówiąc, to zostało jakoś bardzo dziwnie przetłumaczone. Zobaczmy po angielsku. Aha, po prostu będziemy dłużej wychodzić z lochu. Będzie to trwać 5 sekund, a nie 3 sekundy. Zmniejszyliśmy tendencję potworów do poruszania się podczas walki, dzięki czemu postacie walczące wręcz nie muszą tak często ścigać swoich wrogów. Fajnie, mówiąc szczerze, to jest dobrze, bo zwłaszcza. Niektórymi skillami może być to po prostu bardzo upierdliwe. Latanie i bieganie za potworem, który ucieka przed tobą, a ty nie możesz go złapać. Rangi świata. Rangę świata drugą wzbogacono o nas. Ej, błagam, jak będzie Piotr grał w Diablo 1, w którym mówisz, że nigdy nie grał, tak go to irytuje. Zaproponujcie mój gameplay wojownikiem. Następujące premie: Potwory wypuszczają więcej złota, potwory wypuszczają więcej przedmiotów. Szczerze, to jest zmiana której w ogóle dziwię się, że to nie działało tak od początku. Potrzebne. To znaczy, ranga świata druga nie miała żadnego sensu. Dawała minimalnie więcej expa, ale potwory byliśmy dłużej, więc wychodziło no na tak. jedno i to samo. Ale szybciej levelowaliśmy, mając koniec końców, zabijając mniej, mniej przeciwników, więc mając mniej przedmiotów. No ale to nadal przedmioty i złoto tego nie wypoziomuje. Jak tu byłby exp jeszcze, to może by się opłacało. Więc byliśmy karani za gracie na randze świata drugiej względem graczy rangi świata pierwszej. Ranga świata drugiej, druga była po prostu bez sensu, chyba, że chcieliśmy tak po prostu utrudnić sobie bez żadnej dodatkowej nagrody. Teraz będzie więcej przedmiotów, spoko. Kolejna zmiana. Skalowanie poziomów w podziemiach i większości obszarów świata zostało dostosowane w trzeciej i czwartej randze świata. Potwory zaczną pozostawać w tyle za graczem po osiągnięciu określonego poziomu, maksymalnie... Oho, ty, patrzcie co się okazało że skalowanie świata jednak nie jest takim super pomysłem i próbują to zmienić. Niesamowite. czyli że się będą skalowały, ale o wiele wolniej. To by pomyślał, nie? Jezu, jak oni na to wpadli, ale to było niesamowite. Jest przykład podany. Poziomów, zmiana... Jeżeli poziom graczy jest niższy niż 55, poziom potwora wynosi 55. Jeśli poziom wynosi 56-60, poziom wynosi 50. Jeżeli 61, to 56. Jeżeli 62, to 57. Aha. Czyli mają pewien próg, którego się trzymają, a potem się skalują minus 5. A nie lepiej by to. Okej, okay, to może Blizzard za trzy dojdzie do tego, że może lepiej by było podzielić konkretne dungeony na kolejne levely, żeby ludzie nie byli zmuszeni do, do spędzania całego czasu w jednym dungeonie, tylko żeby dać jakiekolwiek poczucie progresji, zmieniania dungeonów. No widzicie, okazało się, że skalowanie jest źle, już trochę wpadli, jak to naprawić ale to nadal nie naprawia tego w taki sposób jak to powinno zostać naprawione. Ja, ja nie rozumiem, po co w grze jest 150 dungeonów, jak opłacasz się i tak farmić jeden. To nie lepiej je podzielić na konkretne levele, żeby dungeony w pierwszym akcie były pomiędzy levelem 10 a 20, w drugim akcie pomiędzy 20 a 40, w trzecim pomiędzy 40 a 60, w czwartym pomiędzy 60 a na przykład 80 i w piątym na przykład pomiędzy 80 a 85? Nie byłoby to lepsze? Ciekawe co na to nie no, no MKR powiedział, że skalowanie świata jest zajebiste i każdy kto sądzi, że jest inaczej jest idiotą, no to już mamy dawno ustalone, słuchajcie, że nikt nie potrzebuje tego poczucia upgrade'u postaci i jej mocy, to już jest dawno tam powiedziane, nie, idioci. Nie ma wpływu na bosów świata, wydarzenie legionowe, pola nienawiści, piekielne przepływy, ani podziemia koszmarów. Aha, ale w Nightmare, Dun czyli Nightmare Dungeonie nadal 1 do 1. Mamy sprawia. tutaj przykłady, że jeśli jesteśmy na przykład na poziomie 62, to poziomy potwora na overworldzie, jakby poza podziemiami, i w podziemiach zwykłych, niekoszmarnych, będą wynosić 57, czyli 5 poziomów niżej. Coś podobnego będzie się dziać dosyć szybko również na randze świata czwartej. Czyli to jest kolejny krok, który Blizzard wykonuje ku temu. Że jeśli chcemy levelować efektywnie, to po prostu będziemy kierować się do lochów koszmarnych. No, albo na takie rzeczy jak Helltidy, piekielne przypływy. Doświadczenie: Znacznie zwiększono nagrody w postaci doświadczenia za ukończenie szeptów na randze świata 3 i 4. Spoko, generalnie te szepty jeszcze do niedawna dawały dużo gorsze nagrody, teraz też będą dawać dużo lepszy exp. No, widać, że oni muszą ją bufować, bufować i bufować, żeby w, w, żeby. A by the way, przypomnijmy sobie, że szepty to jest rozwiązanie Bontisów z Diablo 3-1 do 1. Były w 3, ogóle zauważalne. Tylko że tam dzisiaj gra mówiła wyczyść to, wyciś to, wyczyść to, a tu gra ci mówi wyczyść 5 rzeczy z 10. Bo w tej chwili naprawdę są niskie, to prawda. Raczej gracze bardzo szybko zaczynają je kompletnie. Ignorować. Blizzard zmienia też nagrody w postaci dodatkowego expa za zabijanie potworów. Będziemy levelować jakby wolniej. Bo premia przed sezonem plugawców to wynosiła aż 25% dodatkowego expa, jeśli przeciwnik miał chociaż 3 poziomy wyżej. Teraz e, ten bonus będzie się skalował aż przez 10 poziomów, ale to skalowanie będzie dużo wolniejsze. E, na, tak, dla porównania, przy różnicy. Ale. To co oni nerwią eksploatację? Przy trzech poziomów będziemy mieć bonus. Mieliśmy 25%, teraz będziemy mieć 4,5%. No, różnica jest duża. I nawet przy różnicy 10 poziomów to będzie 15%. Przypominam, wcześniej 25% przy trzech poziomach różnicy. Dodatkowo Blizzardowi nie podoba się to, że ludzie byli bustowani, że ludzie. Robili tak zwane taksy, czyli. Jezu, kto by na to wpadł, że ludzie się będą bustować w grze, która się automatycznie skaluje do twojego poziomu? Ciekawe, ile trzeba by mieć IQ, żeby na to wpaść, ale to jest niesamowite. E, nowe postacie raszowali sobie poprzez. Ej, czy w Blizzardzie, żeby zostać zatrudniony, to dostajesz na rozmowie kwalifikacyjnej test kształtów. Jak go nie znasz, to jesteś zatrudniony. I normalnie masz stary wsadzić sześcian, i próbujesz wsadzić sześcian w trójkąt, i ci kurwa nie wychodzi. Próbujesz nie tam robić co możesz, i przychodzi baba z kary i mówi: Tak, widzę że, widzę, że nie może sobie pan z tym poradzić, jest pan zatrudniony. Party z kolegami na poziomie na przykład setnym, czyli wcześniej, jeśli mając level 1, kolega z drużyny bił potwora na setnym, to otrzymywaliśmy bardzo dużo expa. Ty, ale no przecież to był chyba cały zamiar level scalingu. Przecież to było nawet marketingowane w taki sposób. Każda osoba, która broniła tego level scalingu, mówiła, że to jest zajebiste, bo przecież można grać z kumplami na niższym poziomie. I, <ścoughs> I nagle się okazuje, że granie z ludźmi na niższym poziomie jest złe i nie powinniśmy tego. Nie, my żyjemy w jakiejś symulacji. Nie wierzy to, to musi być symulacja. Diablo 4 jest jakimś aspektem, jakimś, jest jakimś yy, eksperymentem społecznym. Naprawdę. Oni, oni obserwują nas teraz, oni słyszą, oni obserwują i. Oni przeprowadzają dokładne badania na ludności z całego świata. To, to jest niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją w realnym świecie. Nie, to, to musi być eksperyment społeczny. Nie wierzę w to. To jest tak głupie. Oni nagle zaprzeczają swoim poprzednim argumentom i argumentom wszystkich osób, którzy ich bronili. Nie, no to, to, jest, to jest tak bez sensu. Ej, to jest. Jezu, ta firma nic dla mnie już nie znaczy. Nic. Nic. Nie, nie można być tak głupim. Po prostu nie można być. Oni, oni zrobili challenge, jak w przeciągu jednego sezonu zamknąć reja wszystkim osobom, które próbowały cię bronić, udowadniając im, że nie mieli racji, bo twoja gra jest serio totalnie do dupy, i jeszcze im przy okazji ucinają argumenty, których ludzie używali do bronienia ich gry. No przecież to jest. A może. To jest jakiś wewnętrzny projekt, bo Bobby Kotyk jest moim gigafanem, uczy się polskiego i robi wszystko, żeby miał jak najwięcej kontentu z tego. No przecież to jest kontent sam z siebie, no tego nawet komentować nie trzeba, to jest tak idiotyczne. Wy to widzicie, co oni robią? No przecież to jest komedia jakaś totalna. Otrzymaliśmy tyle expa, ile potwór dawał bazowo, czyli jakby exp z potwora na setnym i do tego 25% bonusu za różnicę leweli, a teraz to będzie exp z potwora na jedenastym, i 15% bonusu. Generalnie, jakby takie noszenie kolegów na plecach i levelowanie ich szybciutko zostanie spowolnione drastycznie. Bardzo, bardzo drastycznie. Nie będzie już można nie. tak szybko pomagać koledze w, w biciu sobie drugiej postaci na, nie wiem, World Tier 4 powiedzmy. Bardzo, bardzo Blizzard to zabił to za nie dużo powiedziane, ta. ale tak no, wbił, wbił koskę. Blizzard chce zwiększyć niebezpieczeństwo w piekielnych przypływach. To jest generalnie najgorsza a propos takich zmian balansowych w grze. Gracze są zawsze bardzo zirytowani, jak im zabierasz coś, co już mieli. I idealnym przykładem na to jest uwaga PoE. Za każdym razem, gdy Grinding Gear Games próbuje spowolnić grę, co ludzie robią? Narzekają, że Jezu, jak oni mogli to zabrać ludziom, no nie? Nie można tak balansować grę. Jeżeli wypuszczasz grę, która jest tak out of balance jak Diablo 4, to bufujesz te rzeczy, które nie mają sensu, bo po prostu są zbyt słabe a nie nerfić wszystko pozostałe. ...w ale robi to w taki sposób. Potwory na piekielnych przepływach będą miały teraz o jeden poziom wyżej, a koszt tych tajemniczych skrzyń, tych takich największych, które do tej pory były na tyle wymagające do tworzenia, że wymagały 175 pyłku, teraz wymagać będą pyłku 250, wynaturzonych. Po co? Po co oni, to, po co oni nerfią te heltajdy? To oni jeszcze heltajda nerfią, tak? jak będzie minimalnie łatwiej zabrać. Jedyna rzecz, jaką Heltaidę potrzebowały, żeby zostały zmienione, to było Density, bo tam się nic nie dzieje. To jest nieopłacalne, nikt tego nie robi. Po co oni to nerfią? Ej. bracie, bo będą wypadać również z wszystkich elementów otoczenia interaktywnych obiektów. A teraz przed nami zmiany a, balansu. Dobra, czyli jak są hell jak jest oblężenie sił piekła, to ty wtedy będziesz z interaktywnych obiektów, czyli kwiatków zbierał te rzeczy. Czyli ty nie będziesz walczył z demonami, a będziesz tam kurwa kwiatki zbierał. W no pierwszej kolejności zobaczmy komentarz twórców. Gdy nasza społeczność kontynuuje walkę z płonącymi piekłami, konfiguracje postacie, postaci, podejrzewam, u nowych graczy nie zaprzestają nas zadziwiać. Zdecydowaliśmy się skupiać zmiany balansu sezonu na wyraźnych różnicach w przedmiotach, a nie na przedmiotach. Przeprojektowywaniu cech klasowych. Czyli tak, Blizzard mówi, nie będziemy reworkować klas, tylko przedmioty. To już brzmi podejrzanie, bo niektóre klasy są fatalnie zaprojektowane, np. czarodziejka, Dobra, o czym czarodziejka. nagrałem film. Dobra, zmiany w klasach koncentrują się głównie na numerycznym zwiększeniu ulepszeniu umiejętności i legendarnych aspektów, których gracze nie uznali jeszcze za atrakcyjne. Ponadto zmieniamy glifę mistrzostwa obrażeń od trafnie krytycznych, aby wzmocnić wszystkie obrażenia zamiast tylko umiejętności głównych, bo chcą, żeby gracze jakby skupiali się na różnych umiejętnościach. Okej. Okay. Istnieje również kilka obniżek współczynników klasowych u ze źródeł, które zapewniają ekstremalne ilości obrażenia, leczenia lub nieustępliwości. Ogólnie rzecz biorąc, wolimy, aby zmiany dotyczące konfiguracji postaci były premiami, a nie obniżkami, okay. ale uważamy, że niektóre zmiany dobra. są konieczne dla ogólnego stanu gry. Diablo 4 to gra, która nieustannie ewoluuje wraz z kolejnymi sezonami, w związku z czym. Chyba dewoluuje, literówkę tutaj zrobił. Wprowadzane przez nas poprawki będą również ewoluować. Okej, okay, dobra, jakby macie preludium tutaj od bliza, zobaczmy w praktyce. Dobra, Jeśli no, chodzi zjadę. o barbarzyńce, powiem Wam tak. Wszystko, co tu widzicie, to bufy. Również zmiany. Ale pokaż, redukcja przy i 500, 25 do 40, dodatkowe obrażenie zadawane, bo są przy wzmocnieniu ze 100 do 150. Ok, no to wszędzie jest jakiś mały buff, z 15, na. No w glifach, by niektóre aplikowały się do wszystkich skili, a nie tylko jakby głównych. Jedyny nerw, który to zobaczyłem, było tak, że... to by. A to nie było tak, że Barb był jedną z najsilniejszych było postaci. Było zmniejszoną premię odobrażeń do Nie, Barb nie był pierwszą postacią, która wbija setny level, lewe. Nie był najsilniejszą postacią z uwagi na to, że nosił trzy zestawy broni i każdemu dawało osobny zestaw statystyk. Zostawienia zadawanych odsłoniętym przez głębokie cięcie, minimalny nerw. Tak, tak więc jakby bezpośrednie zmiany numeryczne w skillach barbarzyńcy są bufami. Zachęcam, wrzucę do opisu filmu Patch Notes, gdybyście chcieli przyjrzeć się dokładnie. Co zostało zbufowane jako, barbarzyń, okay. jako barbarzyńcy. Jeśli chodzi Strujnie. o druida, to jest tu trochę błafów, trochę nerfów. Dostaliśmy redukcję generalnie quality of life i jakby odporności na obrażenia trochę u druida, mianowicie zmniejszono z redukcji obrażeń zadawanych przez budowy cio, burzowy cios z 25 do 15. Oraz większy Niedźwiedzi Całe Szał te zapewnia teraz nieustępliwość przez 6 sekund zamiast przez cały czas działania. Jest to związane z tym, że niektórzy druidzi byli w stanie budować postacie, które Just były nieustępliwe praktycznie cały czas. Nie dało się na nich nałożyć efektów ograniczenia kontroli. Blizzard jest tego niezadowolony, chcą żebyście musieli jakby czasem jednak dostawać jakieś stuny, jakieś slowy, jakieś slow, świry, cokolwiek. Oprócz tego, jeśli chodzi o buffy, no to buffy zostały tutaj rzucone w niektóre umiejętności, które jakby underperformow underperformowały. Nekromanta. Jeśli chodzi o nekromantę, mamy sporybów do paranormalnego rozdarcia będzie łatwiej nałożyć odsłonięcie. Jest tu parę nerfów, ale przede wszystkim chodzi o duże bufy dla samonerów. Miłośnicy posiadania szkieletów i różnych takich pierdółek się ucieszą. Tak, szkielety były mega silne, potem je znerfili i były totalnym głównym, były bezużyteczne. Potem na premiery były trochę bardziej, ale nie były do końca bezużyteczne i teraz je znowu buffują. Myślę, że oni nie rozumieją, na czym działa matematyka i na czym działają liczby i nie potrafią rozróżnić, na przykład, 1 od 100? Czy z czego się to bierze, że to jest? Czwarta zmiana dotycząca szkieletów i nadal nie potrafię ich umiejscowić w odpowiednim miejscu. że zwiększono o 50% zasięg automatycznego namierzania zwłok za pomocą myszy i klawiatury dla umiejętności ożywienia szkieletu, wybuch zwłok i trupie macki. Czyli nie trzeba będzie tak bardzo się starać, żeby trafić w leżące na podłodze ciało. Zwiększono też boost, który możemy Cieszytuj. dać szk szkieletowym kapłanom do naszych samonów, leczenie szkieletowych kapłanów. Różne takie inne bonusy, takie jak przykładowo bufy do cierni dla szkieletowych wojowników, szkieletowe magi cienia będą silniejsze, szkieletowy mak kości będzie miał silniejsze... A a propos Diablo 3, czy w Diablo 3 była więcej niż jedna postać lub więcej niż jeden build, którego grało się pod ciernie? Bo oni te ciernie tak zawsze próbowali przefrasować, a to chyba była jedna postać, która była w stanie to w ogóle jakoś użyć w całym Diablo 3 i oni nadal idą tym, tą drogą. To nie było tak, że tylko krzyżowiec miał tam nagle jakieś pasywy pod ciernie, pod ciernie i to było wszystko? Chyba tylko krzyżowiec i przez jeden konkretny build, dokładnie. I oni cały czas próbują forsować te ciernie. Po co oni to forsują? No, to rozwiązanie nie działa. Nie potrafią zrobić synergii powiązania tych cierni. Też były chyba takie notki, że twoje, tam nie wiem, twój golem przenosi ciernie, nie? Czy twoje szkielety przenoszą ciernie? I tak nikt tego nie grał. To był totalnie dogshit. Zapewniał mocniejszy... Bo Crusader miał chyba jakąś pasywę dokładnie związaną z cierniami, że tam ją razy cztery dostawał, nie? Coś takiego miał giga chorego. nie... Buff dla żelaznego golema. Generalnie Blizzard powoli, powoli bufuje samonerów. W tym tempie to może za trzy sezony samoner będzie jakimś A miał set, czyli na set, że masz. Plus 200% tysięcy zwiększone obrażenia od cierni. Fabildem, nie? Zobaczymy. Jeśli chodzi o dalsze zmiany związane z aspektem, to znacznie zmniejszono obrażenia z odłamków kości. Jeśli chodzi o Bonespir, słuchajcie, jesteście teraz dużo, dużo słabsi. Blizzard ewidentnie chce przekształcić trochę wizerunek nekromanty. To nie będzie, żeby to nie był już tylko ten chłop, który rzuca Bonespirem, rzuca. Blizzard to by swój wizerunek kurwa przykształcił, nie? Tobą pirem, tylko żebyśmy eksperymentowali z różnymi typami buildów, więc generalnie tutaj <grym> mamy przede wszystkim nerfy dla kościanego nekromanty i Poza buffy dla różnych innych archetypów. Ale przecież ten nekromanta nie był jakiś turbo OP, oni nerfią expa, oni nerfią... Sposób na zdobywanie tego, expo, czyli twój damage, ta gra była już i tak wystarczająco nudna do grindowania. Ona będzie jeszcze nudniejsza. Po co im to nerfią? Zamiast zbafować inne buildy, to oni nerfią topowe typów. Łotrzyk. Dużo buffów dla Łotrzyka, e, zwłaszcza dla rzeczy, które były mało używane, o, na tak przykład nasycenie no. zimnem, e, szybkość użycia kolczatek. Rzeczy, które jak do tej pory były ignorowane przez bardzo, bardzo dużą ilość graczy, teraz będą trochę silniejsze. Zobaczymy, co wystarczy. Ale to nadal chyba nie są na tyle silniejsze, że na szybkość zużycia, użycia kolczatek o 15% nadal nie zrezygnować buildów wokół kolczatek, nie? Znaczy, ten, sorry, powiedzcie mi, czy to zmiany Ja Nie gram Łotrem. Zwiększono szanse, że cało nie zostanie zużyty z 10 na 14, zwiększono redukcję odnowienia. Premia do obrażeń granatu dymnego z 15-20, z 30-40. do 40. Ej, przecież to, to nic nie zmienia w Łotrze, nic. ...żeby gracze wybierali te umiejętności... Mocy pasywne, szczęśliwy trawma zwiększoną, redukcję obrażeń, skuteczność leczenia, przywróconą energię pokłosia. Przecież... Jeśli On chodzi o moce pasywne, zmian, również prawie. same buffy. Szczęśliwy traw krzywdy, wysysające uderzenie i szorstkość leczące za ciemnienie. To może Blizzard jest po prostu zadowolony z tego, że jest jeden pilt na Łotra i. Nie, nie, po kłosie wszystko zbufowane. I generalnie, jeśli chodzi o wszystko, łącznie z legendarynymi aspektami, to można powiedzieć, że Rogue W, bo wszystko zostało zbufowane, nie ma tutaj żadnych nerfów. Oprócz po prostu buffów dla rzeczy, które były używane najrzadziej. Jeśli chodzi teraz o czarodziejkę, czyli jakby klasę, którą nagrałem ja najwięcej, więc teoretycznie mam najwięcej do powiedzenia, o, zobaczmy. Ja też wypowiem. Duży buff wiązek błyskawic, zarówno jeśli chodzi o obrażenia, o jedną czwartą oraz redukcję obrażeń na przeciwników, co sprawia, że no cóż, będą też ale poczekajcie, wiązkę błyskawic. Nikt nie grał tą wiązką błyskawic. Grało się chain Lightningiem, nie? Jeszcze tak. wyborem lepszym defensywnie. Oprócz tego cały szereg zmian związanych z innymi umiejętnościami i co. Lodowa ostrza. Może wreszcie będzie dało się zagrać, bo szybciej się stawiają. Nie mamy takiego delayu. Ogniska wiązka. Wstępne obrażenie z 10 do 18, nie? Patrz, duży ten. Regenerację many, czarowniczej ściany ognia. Zwiększona redukcję kosztu many zamieć 10 do 20, okej. Okay. A Lilith się przypadkiem nie robiło właśnie zamiecią. Zwiększona redukcję największego głębokiego mrozu. Co? Co to jest największy głęboki mróz z 50 do 100? Aha, to jest czas odnowienia. Dobra, to jest ten taki baw defensywny. Coś, tak? co pod kątem hardcora jest dla mnie chyba najbardziej tutaj interesujące. Zwiększono redukcję czasu odnowienia, który zapewnia głęboki mróz na ulepszeniu jakby największy głęboki mróz z 50% do 100%, co oznacza, że jest to taki nasz paniczny panic baton, który sprawia, że jeśli go wciśniemy, jesteśmy przez chwilę niezniszczalni. Jak gdy z niego nie wyjdziemy, mamy jeszcze. już odnowiony cooldown na wszystkich innych umiejętnościach, więc możemy sobie na przykład zapewnić kolejną niezniszczalność z. Flame shielda. W praktyce oznacza to, że jako czarodziejka to przez praktycznie nie wiem, z 10 sekund pod rząd możemy być niezniszczalni. Flame shield, yy, największy głęboki mróz, znowu flame shield. Wow! <ścoughs> no, wygląda bardzo silnie na HC. Ale w sumie nie tylko na HC, również na bossy, jakaś Uber Lilith czy coś, na pewno wydaje mi się, że będzie to potencjalnie używane. Jeśli chodzi o moce pasywne, wygląda na to, że Blizzard generalnie chce zwiększyć defensywę czarodziejki lekko, ale bardzo mocno ogranicza nasze obrażenia. Zmniej... Panowanie nad żywiołami wpływa teraz na mistrzostwa, a nie tylko na umiejętności główne. O, bonus synergii się może pojawić. Czas działania potężnego znaku ochronnego z 3 do 9. Nie wiem, co to jest potężny znak ochronny. Bariera ochronna, redukcja obrażeń. No faktycznie ma dużo takich defensywnych buffów. Zmniejszono premię do obrażeń krytycznych unieruchomionym przez pochłaniającą pożogę. Zwiększono regenerację. Zmniejszono premię do obrażeń od obrażeń yy, krytycznych yy, zadawanych unieruchomionym wrogom przez pochłaniającą pożogę. Bardzo duży nerw. Widzicie na trzecim poziomie to jest z 75 30% ogromny nerw. Również tutaj zmniejszona premia odobrażeń krytycznych. Y Ej, hey, Blizzard w ogóle nawet nie nie potrafi w ładny sposób przedstawić patch Wiecie jak wyglądają zajebiście patch w Docie? Macie pokazanego. Ja ja, ja wam pokażę yy, jak wygląda Dota tu patch jak, jak wyglądają w Docie patch Jak to jest o wiele lepiej. Zrobione stylistycznie. Patrzcie, macie każdego bohatera, no nie? Tak powinno się robić. Patrz, masz bohatera, skill, jak działał wcześniej i do czego go zmieniasz teraz. I przeglądasz to i dokładnie wszystko wiesz, jak działa. A nie masz wypisanych chłopie, tekstowy i. No nie wiem, no ja nie, ja nie mam pojęcia, czym jest pochłaniająca pożoga, stary. Czy to jest pasywka, czy to jest skill, czy to jest rozwinięcie skilla. Z 30%. W lolu jest tak samo. są komentarze od dewów, co mają na celu takie nerfy i buffy, no. Co na 21. Czy będzie gra na data? Nie usunąłem datę. Generalnie buff defensywy czarki, ale nerf obrażeń, które już teraz powiedzmy sobie obrażenia, żeby zadawać czarodziejką trzeba spełniać naprawdę wszystkie wymogi. Przeciwnik musi być podpalony, zescentowany, cokolwiek, wszystko. Jeśli chodzi nie o zaklinanie, to to wygląda gadanie. ciekawie. Zbufowane zostały dosyć mocno niektóre zaklinania, które nie były w ogóle używane. Między innymi o połowę zbufowana szansa na rzucenie zamarzniętej kuli zaklinania, przykładowo, i o jedną trzecią zmniejszony próg many, żeby rzucić hydrę. Czy to będzie wystarczać? Zobaczymy? Nie jestem pewien, ale na pewno są to bardzo wydaje, duże bufy do Serio, to jakby obecne dwa grywalne buildy na Czardziejkę wydaje mi się, że są na tyle silne, że te buffy nie sprawią, że nagrę dzisiaj grać innymi skillami. Tegoś, co bardzo A Przecież nie wiem, jak ta zamrożenie, Czy to jest szansa, że rzucisz automatycznie tą kulę? Underperformowało. Jeśli chodzi o aspekty, mamy zdecydowanie buffy najmniej używanych aspektów. Niektóre są ogromne, na przykład zwiększono szanse na pojawienie się dodatkowej włóczni błyskawic przy aspektowi rozsadzającej. O, ty, ja to używałem, chyba nie? To jest mega fajny buff do mojego buildu. Tylko ta czarodziejka jest tak do dupy, że nią nie zagram już na pewno. Nigdy w życiu nie zagram w Diablo 4 z czarodziejką, ona jest tak nudna, ona jest tak do dupy energii z 11,20 na 41,50, ja czyli spektrum. zmiany ogromne, jeśli chodzi o takie rzeczy jakby zakrawające. Ej, mam komarat weź, idź w pizdu. Zwiększone redukcja hydry, roztrzaskane gwiazda, armagedon, lodowe oho, zwiększone obrażenie zadawane przez lodowe kolce, ty, przecież to był główny build, nie? Lodowy kolec. Zwiększone obrażenie zadawane przez lodowe kolce. Ty, no przecież lodowy kolec to był chyba główny skill, tak? W którym ludzie grali? O nerfy. To tutaj widać, że zmniejszono premię do obrażeń zadawanych przez lodowe kolce, ale też bazowo ich obrażenia zostały zwiększone zarówno na Ty no to Beka, że oni najwięcej buffów dotyczy najgłówniejszego skilla, ale beka. Nie, Blizzard jest niepoważny. A co z pozostałymi skillami? Nie wiem, będzie jakiś build na Fireballa? Nie, bo nie jest nic zmieniony w Fireballa. Aha, pozdro 600. Czyli Blizzard najwięcej zbuffował najlepszy build na czarodziejkę, co tworzy jeszcze większą linię pomiędzy poprzednimi skillami? Nie wierzę, że to się dzieje. W aspekcie zamarzniętej tundry i aspekcie lodowcowym zbufowano też unikatowe ale nie patrz, to jest zmniejszono, zwiększono, zwiększono. Podmioty czarodziejki. Więc podsumowując, czarodziejkę to zbuf... A, spore buffy dla kolec, nie umiejętności... lodowy odłamki. Lodowy aktywował się, okej, okay, dobra. nieużywanych. E, bardzo duże nerfy mimo wszystko dla podstawowych, Oj, najpopularniejszych sposobów skalowania tych umiejętności, na przykład poprzez właśnie e, dodatkowy crit damage i, i pochłaniającą pożogę itd. Tak no zobaczymy, zobaczymy, czy to pozwoli nowym właśnie archetypom Nie. faktycznie się, się, Nie się, no, no, się narodzić. Niestety obawiam bo... się jednak, że... Jest chyba więcej teraz miejsca na ten elektryczny build, którym je grałem. Wychodzi na to, że jest silniejszy niż był. Nadal ale... każda z czarodziejek będzie musiała nosić te same cztery umiejętności defensywne, więc generalnie hmm. uważam, że no, czarodziejka niestety. Piotrek, z tym twoim twoi, z, z pomysłem a propos tego, że czarodziejka jest najgorzej zdezijnowaną klasą, bo ma cz zestaw czterech skilli, który zawsze musisz zagrać, ma bardzo dużo racji. Nadal jest klasą nieciekawą, y, nie? Ciekawą, nie? Klas, jakby klasą, w której na każdym buildzie no, będziesz nadal grał te same Cztery umiejętności. Szkoda. Jeśli chodzi o aspekt ogólne, to mamy bardzo duży nerw. Tylko mi się wydaje, że Kiszak jest za cicho w stosunku do filmu. No nie no, teraz jestem za cicho, no już widzowie. Aspektu nieposłuszeństwa, który był bardzo potężny defensywnie, mówiąc szczerze, nie podoba mi się ta zmiana. Nie podoba mi się z tego względu, że obecnie skalowanie pancerza jest po prostu jakby głównym sposobem poprawiania naszej defensywnej, jednym z głównych sposobów. Tak długo jak nie zreworkują systemu odporności a ty a oni nie zreworkowali systemu odporności co mają zrobić dopiero w następnym sezonie sezonie drugim tak długo wydaje mi się nerfienie yy, pancerza jest po prostu no nie wiem no mi się nie podoba a... a a mi się podoba a Piotrek no i jak ci się nie podoba to nie graj ja mu piszę komentarz jak ci się nie podoba to nie graj pozdro no i ale ale przejdźmy dalej. Jest tu parę dodatkowych jakby małych nerfów, ale buff do aspektu gwiezdnego będzie przywracał trochę więcej zasobów, fajnie, jakby im więcej Przyska zasobów, weź. tym więcej zabawy. I teraz tak, jeśli chodzi o przedmioty, to jest tu dosyć istotna zmiana. Zmiany we współczynnikach wypadania łupów. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, że zmieniają level przeciwników poza koszmarnymi lochami? No cóż, dają teraz też bardzo mocny powód dodatkowego dropu w jakby koszmarnych lochach i teraz już naprawdę nie ma sensu poza nimi cokolwiek robić, bo patrz. Zwiększono premię do wypadania przedmiotów świętych i starożytnych w podziemiach koszmarów z 5 do 10%. Ja nie rozumiem tej zmiany, bo w momencie, gdy wchodzisz na najwyższy World tier, praktycznie ci nie dropią inne. Wytłumaczy ktoś? Patrzcie na to: Usunięto dodatkową szansę na wypadnięcie przedmiotu z elitarnych potworów poza podziemiami koszmarów i piekielnymi przepływ przepływami. Czyli każdy farmił dungeony i ludzie narzekali, jakie to jest nudne. Po czym oni stwierdzili, okej, okay, znerfimy wszystko poza dungeonami. To musi być projekt jakiś społeczny. Nie wierzę, że można dokonać takich zmian. Po prostu, yy, a może oni jakoś przed przejęciem Microsoftu jakoś na chcą im zrobić i swoją wartość giełdową zaniżyć najbardziej jak się da. No musi być jakiś powód, to nie można być tak głupim widzowie. Co to są ze zmiany? Tak więc nie ma sensu robić cokolwiek innego niż podziemia koszmarów i przypływy, przypływy Jeżeli tam World Tier 3 właśnie. Zwiększono też szanse na przedmioty święte i starożytne w podziemiach koszmarów. Zwiększono szanse na dodatkowy przedmiot i na ukończeniu podziemi ich koszmarów będziemy mieć więcej legendarek, więcej przedmiotów rzadkich. Więc jeszcze raz. Nerf dla lutu poza podziemiami koszmarów. Buff dla lutu na podziemiach koszmarów, więc ba Wiecie, że i teraz ta cała gra się sprowadza do tego. Ta gra, która ma rzekomo 150 unikalnych dungeonów, sprowadza się do farmienia podziemi koszmarów. Ale uwaga, podziemi koszmarów nie działają tak, że tworzysz sobie sigila do konkretnego dungeona. Nie, ich jest chyba 4 na akt. W podziemi koszmarów jest łącznie 16. <grym>, Ty z mniej. Niż chyba Aria 85 w Diablo 2. <laughs> nie, nie trzeba, jest stary. Bardzo, bardzo, bardzo Blizzard chce nam ta, nas tam wysłać. Jeśli chodzi o potwory, to zwiększono skalowanie. To po co nie buffują drzewo szeptów, skoro i tak najbardziej się opłaca farmić podziemie koszmarów. się ich HP za każdego dodatkowego gracza w drużynie. Skalowanie PZ z potworów z 85 do 100, ok, czyli granie w party z 35. Więc jakby party play został... O, patrzcie, i ludzie... Piotrek był chyba jedną z osób, która mówiła, że party play w Diablo 4 mu się bardzo podoba, że jest świetnie zrobiony. Piotrek, gratuluję! Jeden z swoich argumentów broniących Diablo 4 Blizzard właśnie wyeliminował. <laughs> nie no, nie wierzę w to! Oni robią wszystko, żeby... Oni, oni robią wszystko, żeby tą grę po prostu zgnoić do zera, nie? Minimalnie utrudniony. Przeciwnicy będą mieli teraz 200% przy dwóch graczach, a nie 185% życia. Pozostałe poprawki. Bosowie świata częściej upuszczają teraz mikstury. Bosowie świata, mówiąc szczerze, i tak giną w 30 sekund, więc nie wiem po co to. Natomiast no. dostosowanie, dostosowane skalowanie kapliczki chciwości, aby zwiększyć jej skuteczność w całej grze. No, obecnie jest kompletnie bezużyteczna, zobaczymy po zmianach. Musieliby ją jakby, nie wiem, tysiąckrotnie. Polepszyć może wtedy. Nie ma już ograniczeń co do liczby materiałów, które można jednocześnie przekształcić w materiały wyższego poziomu. Ok, mała zmiana quality of life, a teraz afikty, afiksy przedmiotów, a przed nimi komentarz twórców. Wiele afiksów jest zbyt skutecznych i przyćmiewa alternatywy. Chcemy dopracować przypadki skrajne, zwiększyć liczbę znaczących wyborów i zwiększyć ogólną wszechstronność przedmiotów. Wiemy, że zmiany te zmniejszą całkowitą możliwą moc, jaką może posiadać postać, więc będziemy monitorować, jak płynie to na zdolność graczy do zaliczania oczekiwanych postępów w trakcie. Sezonu. Wytłumaczę pokrótce. Mówią tak z nie Wydaje się, że Blizzard robi to specjalnie, żeby gracze szybciej odeszli od D4 i mogli już porzucić tę grę, po hajsie i tak zarobiony. Może. I my Was przedmiotami, tak więc mam nadzieję, że już się zadowoliliście tymi bufami, jakby bezpośrednio, jakby umiejętności klasowych, które widzieliście wyżej. Ale najpierw zwiększamy dostępność poniższych afiksów. Również na spodniach znajdziemy redukcję czasu crowd crowdcontrola. Na każda klasa będzie mogła zwiększyć swoje generowanie barier. Szansa na szczęśliwy trafie... Jezu, ja, ja nienawidzę takich afik afiksów slasher jak generowanie bariery. To są tak idiotycznie brzmiące rzeczy. Co to kurwa jest generowanie bariery, nie? Jeśli masz barierę, może teraz również wystąpić u każdego a obrażenia um, umiejętności mistrzostwa to coś nowego może się pojawić na broni czarodziejów e, tak więc jakby czarodziej chciał grać głównie pod umiejętności mistrzowskie okej okay. odporność na wszystkie żywioły może się teraz pojawić na tarczach mówiąc co nie było odporności na żywioły na tarczach Szczerze... Na czymś, co z reguły ma być defensywne, nie było jednego z najbardziej defensywnych elementów normalnego hack'n'slasha? E, brzmi... Nie, nie znamy wartości, ale no, mimo wszystko e, odporności na wszystkie żywioły, e, jeśli nie są będą duchy. miały bardzo, bardzo wysokich rzadkości, są czymś fatalnym, e, dopóki nie doczekamy się reworku w sezonie drugim. Bardzo zmniejszona jest e, jakby e, ilość siły, zręczności inteligencji i siły woli, którą możemy zdobyć nie rozumiem tego. Siła 50% silniejsza na broni na 25%. Aha, czyli jak rosowało ci afixę na siłę, rosowało ci tam 100 siły, to dostawaj 150, teraz będziesz dostał mniej, okej. Okay. Na broni, co domyślam się najbardziej uderzy jednak w barbarzyńców, którzy broni noszą po prostu najwięcej i mogli mieć, nie wiem, siłę na każdym z przedmiotów. Znerfili redukcję czasu odnowienia na przedmiotach, zarówno globalną, jak i taką typowo pod nasycenia i pułapki. Boże, nie cierpię tej zmiany. Ok, rozumiem, że po prostu stwierdzili, że te zmiany były, że te afiksy były zbyt poszukiwane, zbyt potrzebne na przedmiotach, ale żeby nasza postać była fajna w late gameie, no to. Zazwyczaj chcieliśmy obniżyć mocno cooldowny, żeby się fajnie grało, więc te zmiany miałyby sens tylko w kontekście tego, że zmniejszyliby wszystkie cooldowny w grze bazowo, bez zrobienia tego, mówiąc szczerze, to to jest... nie cierpię tych zmian, są... Okropne. Bardzo mi się nie podobają, jakby w ten sposób, w jaki oni to zrobili. Uah. No nie graj, okay, idziemy jak dalej. Się nie Kolejne próbowałem. zmiany to, cóż, na przedmiotach bonusy do trafień krytycznych, różnorakich i obrażeń zadawanych Czemu od... oni to nerfią? Słoniętym celom. To są bardzo duże nerfy, bo chodzi o jakby. Ej, ale wiecie co? Mnie to najbardziej dziwi, bo buildy w Diablo 4 nie były jakieś efektowne. Tu nie było jakichś fajerwerków, jak w PoE. Ten pacing tej gry w endgame nie był jakiś mega wysoki, on nie był jakiś mega wyszukany, on nie był jakiś turbo szybki. Po co oni to nerfią? Cześć Arkadikus, tak w ogóle siemanko. Dodatkowe mnożniki naszych obrażeń. E, widzicie 17%, widzicie 40%. No powiem tak, te dwie rzeczy... To nie wyglądało tak, że ludzie się przypalali przez mapki, gdzie dawali TP, jeden klik i już kolejny pak mobów. To nie było pacing spoje, gdzie bez kitu jednym kliknięciem się wysadzało całe pasmo. Czy razem sprawiają że wasz damage na bardzo wysokopoziomowych postaciach, powiem na oko, nie, ale... W... Obrażenie zadawane odsuniętym celom zmniejszono o 40%? To jest ogromny nerf dla czarodziejki. O Jezu, ale to jest wielki nerf. Wydaje mi się, że równie dobrze może oznaczać, że wasze obrażenia spadną o połowę. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że wyjdzie coś takiego. Zobaczymy. Może nawet bardziej, szczerze mówiąc, więc jest to bardzo duży nerw do obecnych, jakby topowych postaci, już takich podkrytych. No ja wiem, że dla wszystkich, no ale ja nie, ja nie wiem, jak druid nakłada odsunięcie. Wiem, że czarodziejka bazowała tak dalej, na tak tym. Dalej. O Boże, te same rzeczy, redukcja czasu odnowienia, krytyka i, i odsłoniętym celom, zmniejszone drastycznie też na niektórych innych przedmiotach. 35%, 50%. Obrażenie zadawane odsłoniętym celom, typowe dla kuszy, zmniejszono 65%. Czy w tej grze grał ktoś kuszą? Bo był jeden unikat na Łotra, Łuk, i nikt go nie grał. G grał ktoś kuszą? Tylko kuszą grasz? Wszyscy grali kuszą. Hello, Okej, okay. ale to nakładałeś to z kuszy i potem biłeś ten? I potem biłeś sztyletami? Widziałem wszystkich rogali, że sztyletami grali. Tym rzucaniem, nie? Aha, okej, okay. czyli kuszą sobie nakładałeś Vernable i biłeś mieczami, okej, okay, dobra. Aha. 60%, 65%, ogromne nerfy i mówię jeszcze raz, najmniej mi się podoba niestety redukcja czasu odnowienia, bez tego niektóre postacie po prostu będą nieprzyjemne na dalszym etapie gry, bez dania nam innego sposobu by zdobyć no, dużą ilość czasu odnowienia, no, to, to jest wdeście, niestety no? Blizzard L, ta decyzja. O cholera, jasna, pamiętacie jak mówiłem, że Sorcerer no, czary, dostał dzieńkę. duże... Obrażenie zadawane wrogom ograniczonej kontroli zmniejszono 30%. Zadawane zamrożonym zmniejszono 20%. O jezu, ty czarodziejka, będzie takim dogshitem teraz. Trzecia, ona będzie agrywalna. Że, e, nerw. <laughs> oh pod niektórymi kątami, o cholera jasne jest, no powiem wam, że Sorcerer będzie zadawał jakiś chyba ułamek yy, obrażeń. Nie no, czarodziejka z najgorszej klasy stała się gorsza od najgorszej klasy, niesamowite. Bo, bo tutaj yy, kolejne elki yy, łapie Sorcerer. Sorcerer bardzo potrzebował redukcji cooldownów, stracił ją. Sorcerer podpalał przeciwników, by zadawać im dodatkowe obrażenia, bardzo mocno to stracił. Sorcerer potrzebował krytów, obrażenia bardzo zmniejszone. Sorcerer skalował obrażenia zadawane wrogom ograniczonej kontroli i zamrożonym wrogom stracił to. No, o będzie Boże. Czarodziej. teraz stork. <laughs> nie, czarodziej... Nie wiem, czarości... oni grali Wygl... w tę grę, myślicie, czy nie? Jak się ocenić D4 overall wykrzyknik D4, masz cały materiał na ten temat. Wygląda bardzo źle, widzowie, czarodziej wygląda w tych... o kurde, ale dobra, zobaczymy, czy podratują to dalsze zmiany. E, obrażenia od... Róż, różnorakie obrażenia na przedmiotach zostały. Zostały so zwiększone, To okay. so zwiększone. Mówiąc szczerze, no spoko, tylko zazwyczaj to na przykład zależy, czy będzie to dotyczyć tylko przedmiotów, czy również glifów i tym podobne, bo jeśli tylko przedmiotów, to mówiąc szczerze, to nie daje zbyt wiele. Ale widzę, że takie generyczne inkryzy, które nie są dodatkowymi mnożnikami e, dla kogoś, kto, nie wiem, gra w poe, to jakby powiedzieć, takie rzeczy, które są inkryzem, a nie more, to jest nic, Dostały no? tutaj w dużej mierze e, zbufowane, natomiast łączny pancerz e, zmniejszony, więc o kurde, to już jest podwójny nerw e, stakowania pancerza. Generalnie Czemu oni że... tak ponerfili w dwóch miejscach coś? Te gracze będą dużo bardziej. Myślicie, że oni to przeliczyli? Przecież to są takie randomowe nerfy. Czyli squishy, dużo mniej defensywy będą mieli w sezonie pierwszym. Zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie faktycznie dużo łatwiej zginąć. Okej, okay, lecimy dalej. Cholera, nawet. Ej, nie no, ja naprawdę rozumiem te zmiany, jakby Pacing Diablo 4 gameowy wyglądał dokładnie tak samo jak Poe, czyli, że walisz. Tepa, klik, wysadzają się moby, to od razu się tepasz w kolejne miejsce, raz klikasz i znowu wysadzasz wszystkie moby i znowu biegniesz do kolejnego paka. A to tak nie wyglądało na żadnym etapie, na żadnym etapie. Widzę, że takie rzeczy jak dodatkowe bonusy do pancerza dla niedźwiedziałaka, wilkułaka też zostały zmniejszone. Redukcja obrażeń została wszędzie zmniejszona. To jest yy, parukrotne, to jest tak jakby... Sądzę, że oni nie rozumieją zależności mechanik jakie mają w grze i teraz to robią na pałę, tak. To tak wygląda. W trzech miejscach. Ten no, przyszczarodziejka będzie agrywalna. Globalny nerw defensywy, powiem Wam szczerze. Będzie, będzie dużo łatwiej zginąć w sezonie pierwszym, tak mi się wydaje. Będzie dużo łatwiej zginąć. I co, i doszliśmy do końca. Dobra, to podsumuję Wam moje pierwsze wrażenia. Sześć nowych unikatów, bardzo jest ich mało. Mówiąc szczerze, może. powiem wam tak. Nie mam pojęcia, jak Piotrek był w stanie komentować to 30 minut, ani razu nie przekląć, i do tego zachować stoicki spokój, będąc pozytywnym. Ucieszą się gracze klas, które jakby z tego bardziej korzystają. Na przykład pewnie bym się ucieszył. Nie no, powiem wam dobra, to ja będzie Piotr, jak mówię, wam też będę. Sześć unikatów w pierwszym sezonie gry, która miała być rzekomo grą usługą, to jest na w wpysk. Czy potencjalnie może jako. To jest wymyślić sześć takich unikatów, przyklejając nazwy z Diablo 2, to są dwie minuty roboty bez kitu. Eee, nekromanta czy, czy Łotrzyk, ale powiem szczerze, jako na przykład main czarodziejki. Jakbym miał usiąść przez 8 godzin, to bym w 8 godzin wymyślił ich. Tak myślę, zależy jakie miały być jakości, ale takie fajne, unikalne unikaty, to bym potrzebował średnio 5 minut na wymyślenie jednego, co mi daje 11 na godzinę. No tak myślę, że w okolicy 80 unikatów w ciągu całego dnia pracy w Blizzardzie byłbym w stanie wymyśleć, nie? No, jakby trochę się czuję, że zostałem opluty. Dostaliśmy najgorszą unikatową, najgorszy unikatowy przedmiot w grze, a jedyny jakby przedmiot taki dodatkowy, ogólny, a hawarium znaczy, jest przedmiotem, którego nigdy w życiu nie zobaczę, bo jest to uber unikat, czyli oznacza to, że coś, co wypada raz na paręset tysięcy godzin gry. Nie mam zamiaru spędzić paręset tysięcy godzin w Diablo 4. Jeśli chodzi o nowe aspekty legendarne, one w większości mi się podobają, szczerze mówiąc, ale jest ich po prostu bardzo mało. Jest bardzo dużo bugfixów, im się na razie nie przyglądałem. Fajnie, że naprawiają błędy. Generalne zmiany rozgrywki i rangi świata są w porządku, tak samo jak rzeczy związane ze skalowaniem, natomiast doświadczenie. Ze skalowaniem to jest totalna beka, że próbują to teraz złatać, ale to nadal to, to skalowanie się naprawi, wypierdalając to z gry, nie? Oni naklejają plastik. Nie, wygląda trochę upierdliwie, to znaczy, jeśli faktycznie będziemy chcieli sobie power levelować jakąś postać, to będziemy mieli trudniej. No, nie wiem, nie jestem fanem tych zmian, ale jakby w jakimś tam stopniu je rozumiem. Jeśli chodzi o piekielne przypływy, to wydaje mi się, że to jest idiotyczny sposób, żeby je utrudnić. Wow, podniesiemy poziom przeciwników o po jeden. Szczerze, ja chciałbym, żeby na piekielnych przypływach były po prostu potwory. Obecnie piekielne przypływy są. Fatalną Dobra, według mnie mechaniką, to, to bo to 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 to, to to jakby się dostajemy się nie? do krainy opanowanej przez demoniczne siły, po to, nie by musieć ze świecą szukać demonów, bo tam demon jest jeden, co kurcze trzy ekrany. Nie, nie cierpię piekielnych przypływów, jest tam za mało potworów. To, że będą odrobinę silniejsze, będzie tylko bardziej upierdliwe, bo będzie się wolniej zdobywało wynaturzone popioły, których będziemy jeszcze do tego potrzebować więcej. Blizzard, podnoś im poziom, jeśli chcecie, ale dajcie im ich więcej. Wtedy piekielne przypływy nie będą irytujące. Obecnie są irytujące, nie są przyjemne. Jeśli chodzi o zmiany balansu, zmiany klasowe generalnie wyglądają dobrze, to znaczy przełożenie siły z niektórych rzeczy najsilniejszych na te najsłabsze. Może faktycznie trochę to rzeczy się pozmienia w mecie, Nie podobają mi się natomiast bardzo zmieniał, zmiany, które jakby nakładają się dziesięcioma warstwami na raz. Mam wrażenie, że to jest jakiś... Absurd, że na przykład defensywa jest nerfiona w czterech miejscach na raz. Jako main czarodziejki, to czuję się, że Blizzard po prostu na mnie na plu, bo czarodziejka wyglądała Blizzard mówiąc, że na najgorszą klasę w grze jak do tej pory, a teraz? Teraz będzie, wydaje mi się, jeszcze gorzej. Naprawdę. Czarodziejka wydaje mi się, że jest postacią, która najgorzej została potraktowana przez te zmiany. Czarodziejka była w najgorszej pozycji, a w tej chwili. Jest jeszcze gorzej niż było. Tak to <laughs> wygląda. Powiem wam. ty, patrz, znany ludolog Piotrek potwierdza to, co ja powiedziałem właśnie 5 minut wcześniej, zanim zobaczyłem jego wypowiedź, nie? I dlatego jesteśmy ludologami. Szczerze, tak więc. Gratuluję się. Gratuluję wygranym pacza. Czarodzieje, niestety, nie jesteście jednymi z nich. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące koszmalnych lochów, no w porządku. Jakby myślę, że jest to krok w dobrym kierunku, jeśli jakby podziemia koszmaru będą faktycznie. Będziemy mieli poczucie, że Lydolacje. są nagradzające. Na pewno jest to ogromne, ogromna zmiana względem tego, jak to wyglądało na początku, nie wiem, jeszcze miesiąc temu podziemia koszmarów chciałem w nich jeszcze tylko więcej potworów i będzie git. Nie gram zbyt dużo w party, ale myślę, że wiele osób wkurzy się na to, że potwory będą po prostu trudniejsze teraz w party zwłaszcza dla graczy grających po prostu jakąś non-metą, gdzie te ci przeciwnicy no, już byli jest... bardzo jest... wytrzymali. Nie cierpię też jak... Ale w ogóle sposób skalowania mobów w party jest mega dobrze zrobiony w Diablo 4. Matematyka za tym idąca. To wystarczy... W sensie w Diablo 2. To wystarczy przykleić z Diablo 2. To jest tak proste. <laughs> jak już mówiłem, zmian związanych z redukcją czasu odnowienia. Według mnie jest to bardzo źle zrealizowane, patrząc, że nie zmienili w większości Cooldownów skilli bazowo. Dobra, a teraz tak w super skrócie, jeśli ktoś Cię zapyta, hej, co się zmieniło w patchu sezonu pierwszego? Odpowiedz, tak, wszystkie klasy w zasadzie dostały nerfa, gracz dostał nerfa, bo przedmioty zostały kompletnie znerwione. Gracze będą powolniejsi ze względu na kompletną redukcję wartości, redukcji cooldownów. Gracze będą mieli parukrotnie mniej obrażeń na hajędzie. Piekielne przypływy będziemy robić wolniej. levelowanie będzie wolniejsze. Robienie czegokolwiek innego niż podziemi koszmarnych będzie bezużyteczne. Będzie dwa razy więcej barykad na konia. Nie, to ostatnio sobie wymyśliłem. Miłej zabawy na patchu. Ja spróbuję. Zrobię postać. Jak tylko Brzmi sezon wyjdzie, dobrze, możecie nie? obserwować moje wstępy na twitch.tv slash Piotr Ale nie wygląda to dobrze na razie. Do zobaczenia. Dzięki. Jezu, ale wygląda. Muszę wam jeszcze na sam koniec to pokazać. DeFormeta Krytyk. Co ogólnie społeczność myśli na temat pacza w Diablo 4? <ścoughs> Gra król haken slaszy. Gra usługa, w którą będziemy się zagrywać przez kolejne 10 lat. Nie ma nawet już oceny 4. Przyznaję, czat przyznaję. W mojej recenzji Diablo oceniłem ją nad wyraz. Dałem jej tylko, znaczy dałem jej aż 4 na 10. <gryw> Might so uh, yellow. Not, patch 1.1. <laughs> this is the new patch for the first season of the game. And we got a lot of changes. Number one, everything is worse. Number two, everything <laughs> is harder. Everything is worse and everything is harder. No, Blizzard dał tak czadu. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, leveling, slower. Number five, hell tides, worse. Damage reduction, reduced. Vulnerability, gutted. Oczywiście, obviously there have been like some really big problems in the game like resistances not working people running out of storage space necromancers not having a viable minion build zmianach? Uh, Mnie nie tam się podoba. Bardzo dobrze widać, że Blizzard słucha community, mi się podoba. Blizzard wie co robi swoją tą swoim pieniądzem, bo sobie mi się podoba. Dokładnie, jak się komuś nie podoba, niech nie gra, nie? you know characters not being fun to play at the early game rest assured None of those things are fixed. None of that's fixed. So somebody actually showed a video about how the new sorcerer unique works. Uh gain the effect Jeez. of a teleport enchantment for free. Uh when you evade using teleport enchantment, you are taken to a random location. Okay, here we go. Greetings. So he just used it. Hello. <laughs> and it looks like he is Jeez. in Baldur's Gate. <laughs> and uh, you know, kind of a unique uh, a lot of games don't have that, and uh, now uh, Blizzard Jesus, if it would work like that, it would probably be the best change for this game Diablo 4, season 1, is literally the worst patch in video game history And <laughs> napisał to it, Karn To jest typ, który był w pierwszy level setny? Pierwszy level setny na Haceku? Słuchajcie, może Diablo 4 Serie jest grą dekady i grą na 10 lat, tylko tutaj jest coś niedopowiedziane: że to jest najgorsza gra dekady i gra, która za 10 lat będzie grywalna. Może to o to chodziło. Za mało skinów wizowy kupiliście. Widzowie, dawajcie walimy akcję na Redditie kupowania skinów do Diablo 4. No bo najwyraźniej gra usługa nie może być rozwijana odpowiednio, nie? Najwyraźniej to trzeba zmienić jakoś, bo jest źle. MKRL miał rację. Ej, jak myślicie, co sobie myślą teraz ci wszyscy twórcy, którzy bronili kurwa tego, jak wilczyca własnego miotu, którzy próbowali walczyć ze mną, mówiąc mi, że to ja nie mam racji, że pluję jadem. Myślą sobie, kurwa. Ale pokażę wam na przykład coś, nie? Na YouTubie. Są jeszcze ludzie, którzy potrafią się przyznać do błędu, nie? Tutaj nagrałem film, co jest nie tak z Diablo 4. On wywołał niemałe zamieszanie. I tutaj typ napisał taki bardzo mocno abwołtowany komentarz. Drzewka, jaki widzimy w becie, to dopiero wstęp do ogromnego drzewka, co... które jest dostępne dalej. Czyli same kopium, że będzie w ogóle super, no nie? I to ludzie, to był chyba naj, najwyżej zalajkowany komentarz. Ja mu odpisałem miesiąc temu, że... Ja mu miesiąc temu odpisałem i tutaj ludzie się kłócili, że nie, że będzie dobrze, że ja właśnie pierdolę głupoty, że... O patrzcie, na przykład ktoś napisał, ten kiszak to popłynął po prostu, nie? I tutaj ludzie piszą takie rzeczy, bla bla bla, że ja mu napisałem trochę źle się zestarzał ten komentarz. I ty podpisał. No chujowo się zestarzał, przyznaję. Też się czuję wyruchany przez Blizzarda. Bo to, co oceniłem po becie i streamach, nijak się ma do stanu końcowego. Więc ukłonować, panie. Myliłem się w wielu kwestiach. Niestety Blizzard North już nie ma. To, co zostało z Blizzarda, to jakieś popuczyny. Szkoda, bo tak tanecznie spierdolić mechanikę i tymizację to mi się nie śniło nawet, że się da. <grym> Oj, tak. I wiecie co ja wam powiem? I bardzo kurwa, dobrze. Hello! Creeps.